Dziękuję panie przewodniczący. Ja dziękuję bardzo Gabrielisowi Landsbergisowi za bardzo dobry tekst i przede wszystkim pełne poruszenie problematyki geopolitycznej, która wiąże się dzisiaj z Rosją. Problem stosunków Unii Europejskiej z Rosją to nie jest problem wyłącznie aneksji Krymu, chociaż jest kluczowy. Pamiętajmy o tym, co działo się w Gruzji. Bardzo dobrze, że mamy szerszą panoramę i szerszą perspektywę wskazującą na naturę polityki rosyjskiej w swoim otoczeniu międzynarodowym. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę na jeszcze jeden wymiar, niedostatecznie obecny w sprawozdaniu. Nie wiadomo, czy w nim się znajdzie. Musimy mówić oczywiście do społeczeństwa rosyjskiego. Wielokrotnie o tym mówiliśmy. Dlatego musimy mieć świadomość tego, jaka jest natura systemu Putina. To nie jest zwykły, nieliberalny system, półdyktatura, która polega na tym, że jakaś nieliberalna część społeczeństwa reprezentowana przez instytucje o takich poglądach ustanowiła taki system. To jest system postsowiecki i również polityka międzynarodowa Rosji ma charakter postsowiecki. Odwołuje się do świadomości sowieckiej w tych częściach opinii publicznej krajów niegdyś podbitych, która myśli w tych kategoriach, próbuje rekonstruować blok sowiecki. Putin mówi o tym otwarcie. Dlatego we wszystkich naszych wypowiedziach w stosunku do Rosji powinna się znaleźć długofalowa, ważna dla relacji ze społeczeństwem rosyjskim kwestia potępienia komunizmu jako takiego. Oczywiście sprawa jest długofalowa, ale dlatego należy wielokrotnie do niej wracać. My bardzo często w Parlamencie Europejskim słyszymy o owych naszych wartościach. Tak naprawdę zdolność potępienia bolszewizmu jest weryfikacją tego, na czym polegają owe nasze wartości, o których tak często tutaj słyszymy. Dziękuję bardzo.